Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, dzisiaj przyszła pora na wyzwanie, które zrobię solo, czyli ponownie spróbuję napaść na sklepy, ale tym razem przy użyciu motoru. No właśnie, ale zanim użyję tego motoru, muszę go stuningować. Dlaczego? Nie, bo to nie będzie mój standardowy motor, czyli Akuma, tylko właśnie zamówiłem sobie tutaj nowy, czyli Bati 800, dobrze, 1? 801, tak jest. No, ale nie ma kuloodpornych opon, jest dość powolny, więc stwierdziłem, goddammit, muszę go stuningować. Więc pierwsze co zrobimy, to pojedziemy oczywiście do naszego saloniku. Czekaj, gdzieś to się jechało teraz? Tędy chyba. Tu? Tu. Tak jest. Pojedziemy, stuningujemy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak widzicie, na razie jakoś nie jest to demon prędkości. Ale fajnie będzie uciekać na takim motorku, czemu by nie? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ktoś mi tam napisał w komentarzu: Paweł, co to jest za wyzwanie, kiedy tak naprawdę jesteście wielką armią w Kuruma. No słuchajcie, gdybym nie jechał w Kurumie, i tak zginęliśmy w Kurumie parę razy, gdybym nie jechał Kurumą, to nie ukrywajmy, ale prędzej czy później trafiłaby nas jakaś zabłąkana kula od innego gracza i no i byłoby nieciekawie. Okej, okay, ulepszenie pancerza, na pewno. Hamulce, rajdowe. Silniczek, damy sobie na poziom czwarty. Materiał wybuchowy może niekoniecznie. Klaksony, światło, oś, reflektory, pewnie, że tak, damy sobie już ksenonowe za 2000, piękne. Tutaj tak, tutaj musimy dać jeszcze napis Paweł, na czarnym. Lakierowanie, przydałoby się jakoś ładnie go tutaj ozdobić. Zobaczmy jak to wyglądało, chromowany. Chromowany to nie jest to, czego szukam. Zobaczmy metaliczne kolorki. Weźmy sobie być może właśnie coś pod czarny. Coś ciemnego, metalizowany błękit może nie. O, ale tutaj kosmiczny błękit na przykład. O, to fajnie wygląda. Albo nocny błękit, pewnie, że tak. Nocny błękit za 12 tysięcy. Do tego mogę teraz wziąć kolor perłowy. Kolor perłowy, który będzie na przykład czerwony, tak? Jeżeli jest taki. Podczerwień. Słoneczna coś tam. Wdzięczna czerwień, płomienna czerwień. O! Taki czerwony z niebieskim, tak naprawdę niebie jest niebieski, a jest gdzieś tam prześwitujący czerwony. Jest bardzo fajnie, tylko może coś takiego jaśniejszego, żeby to było widoczne. Na przykład, o, cukierkowa czerwień. Dobra, niech będzie cukierkowa czerwień. Jezus Maria, co za kolor wybieram, za 19 tysięcy kolor. Proszę was. Dobra, dalej, kolor dodatkowy. Chromowany, nie. Też nie, też nie, też odpada. Weźmy również metaliczny. Czekajcie, coś co będzie nam się tutaj ładnie wpasowywać. Być może ten nocny błękit. Nocny błękit. Ojeny. Dobra, niech będzie może... Nie, też nie za bardzo. No dobra, nocny błękit, nie mam innego wyjścia. Okej, okay, teraz to jakoś wygląda. Skrzynia biegów, oczywiście skrzynia rajdowa. Nie, turbo. Też musi być. Koła, rodzaje kół, przednie koło. Przednie koło dajmy sobie, bo mamy wszystkie odblokowane. Wybierzmy jakieś fajne. Jakie tutaj są w ogóle? Co my tu mamy? Jakieś takie dziwne. Tu jest jakieś takie grube. Bubr jakiś. Wires. To jest fajne koło. Tylnie koło jeszcze wybierzmy. Tylne. Tylne. Tylne koło musi też ładnie wyglądać, się prezentować. To samo. Dobra, niech będzie, że to samo. Będzie przynajmniej jakoś to wyglądało. Kolor kół. Wybierzmy coś z niebieskiego. Albo nie, czekajcie. Czerwony albo taki ten nocny. Jest też ten nocny niebieski. Czerwień. Czerwień. Może być czerwień. Chociaż z drugiej strony ognista czerwień. Granatowa, cukierkowa. Cukierkową weźmiemy. Paweł lubi cukierki, lubi słodycze, więc czemu by nie. Projekty opon. Niestandardowe może nie, bo to już mam coś takiego. Ulepszenia, kuloodporne oponki. Dym zostawimy oryginalny. I w sumie tyle. Dobrze, opuszczamy. Zaznaczamy pierwszy sklep i zobaczymy czy się uda. Teoretycznie, aha właśnie, kamizelka by się przydała, co? Co wy na to? Przydałaby się kamizeleczka. Gdzie my tu mamy kamizeleczkę? Gdzieś tu kamizeleczka powinna być.
Aha, akcesoria, tutaj gdzieś tutaj jest, czekajcie, zaraz na ziemię, ekwipunek. Pancerz. Lekka. Pełna kamizelka. O, już mamy, świetnie. Okej, teraz zobaczmy sobie, gdzie jest najbliższy sklepik. Ja myślę w ogóle, że gdzieś tutaj pojedziemy w innym kierunku teraz. Pojedziemy tu, a później autostradą. Znając życie, pewnie na autostradzie mnie policja złapie. Nieraz. Więc, no, moja podróż będzie bardzo krótka. Ta Dinka Akuma, którą wcześniej miałem, wydaje mi się, była szybsza. Ale ten też może być, też przynajmniej inaczej wygląda, tak troszeczkę bardziej sportowo. Taki typowy ścigacz. Okej. Źle pojechałem. No Paweł, czemu tak źle jeździsz? GPS. Takie GPS-y teraz robią, słuchajcie. O, i mamy jeszcze taką szybeczkę. Elegancko. Dobra, praktycznie jesteśmy na miejscu. 800-700 metrów i będziemy na miejscu. Spróbujemy, zobaczymy, może się uda. Znowu przejechał. Zjazd. Dobra, napadniemy na sklepik i później bierzemy od razu następny. Coś czuję, że to będzie bardzo krótka misja, ale czemu by nie? Halo, halo, dzień dobry. Good. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, jako że nie mam kurumy, to myślę, że będę musiał skupić się na niezabijaniu tych cudownych ludzików. No, wyjdź stąd. Drugi sklep. Drugi sklep jest tutaj. O! No i na autostradzie nie ma opcji, żebym nie zgubił policję, także łatwo. O! Paweł! Auto stoi! Auteło stoi! Ja pierdzieli, zabiję policjantów. Nie, nie zabiję policjantów, bo nie, no nie, no nie ma opcji. Zaczną cię ścigać jeszcze bardziej. Nie, musiał się wpierdzielić oczywiście. Okej. No dawaj, jedź! Nie brumkaj, brumkaj szybciej, ja pierdzielę. Masakra. O, zrobimy sobie pierwszą perspektywę, będzie jeszcze śmieszniej. Jak się wywrócę, to będzie bardzo fajny efekt. Ło! Jak się zmieściłem, niesamowite. W pierwszej perspektywie rzadko jeżdżę, więc musicie mi wybaczyć. Parę poślizgów z pewnością będzie. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Gdzie jest mój motor? Gdzie jest mój motor? Przeładuj, przeładuj! O! Oh my god, nie znajdę tego motora. Ja! Ten motor to była głupia sprawa. Dobra, słuchajcie, z tym motorem to była głupia sprawa. Dlatego teraz, o, też tu jest pierwszej perspektywy, ale tym razem wziąłem sobie samochodzik, muszę wybrać broń cudowną, no, weźmy to. Mam latarkę, patrz. Chłopie, przestrasz się. Mam latarkę. Oh my god. Jakie fajne gazetki tu mają. No, ładuj, ładuj, szybko. O, przepraszam. Wziąłem sobie samochód, motor nie ma opcji. Tylko wziąłem sobie taki randomowy. W miarę szybki. Ale nie jakieś cudu, nie wiadomo jakie. O, może ucieknę. Może mnie nie zauważą. Najważniejsza rzecz, muszę uważać na kolczatki. Bo niestety z kolczatkami mogę mieć problem. O kurde. Jezus, jak mi się wyrypał. Widzieliście co za frajer? Normalnie masakra. Na partyzanta, najlepiej. A to jest kolczatka, muszę uważać. Muszę uważać w ogóle, bo auto mi zwalnia na takich przejazdach. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, będzie dobrze. Leż. Dobra.
Nie, sympatycznie jest nawet. Na razie prowadzimy sobie, jedziemy na spokojnie. O, okej, okay, chyba nam maska przednia delikatnie odpadła. Daj nam 3 gwiazdki. Ja pierdzielę. Ło! Co to było? Wybuch. Policjant wybuch. Ale jazda. Spróbujmy tędy wskoczyć. Czekajcie, bo nie wiem co się dzieje. O, jesteśmy, dobra. Chyba mogę szybciej wysiadać teraz z auta. Dzięki temu, że stracimy drzwi. Okej, okej, jest dobrze. Wszystko jest pod kontrolą oczywiście, słuchajcie. To nie jest tak, że nie wiem co się dzieje. To wszystko było zaplanowane oczywiście. Nie ma opcji, żebym to przeżył. Gdzie się mi ryjesz, stary? O! Dzień dobry. No dawaj kasę, stary, a nie pierdzielisz. Ci owoce zniszczę. Oni tu chyba idą. Nie chcę straszyć was, ale oni tu idą. Mam zakładnika, który nie żyje. O, dwóch zdjąłem. Ha, ha, ha. Who's the best? Dobra, 4 gwiazdeczki. Pierwsza perspektywa, słuchajcie. Auto, które nie ma kuloodpornych opon. Które właściwie nie ma też części drzwi. Ale w sumie to nie jest problem. Dzień dobry. Nie jest źle, nie jest źle. W sumie to mógłbym nawet nagrać jeszcze tutaj vloga w międzyczasie. Nie jest tak źle. Powlogować można by było. A przy tego, że tam troszeczkę obrywam, to nie, naprawdę nie jest źle. Chyba muszę pojechać prosto. Gdzieś tam po drodze przydrożny sklepik powinien być. Ej, czekajcie, coś się pali. Ten ogień z przodu to tak ma być? Wysiadaj! Aha. To chyba nie wyszło. Weźmiemy radiowóz. Okej, okay, okej, okay, jest dobrze. Jak mnie zabili! Dobra, z tym vlogowaniem podczas podróżowania samochodem i 4 gwiazdkach pościgu to był naprawdę głupi pomysł. Więc teraz... Ha! Jak mnie znowu? Ej, znam cię, stary. Ja cię skądś znam. Już cię widziałem gdzieś. Dawaj. Batoniki też. I chipsy mi daj. I baterie alkaliczne. Dziękuję. Bania! Co wybrać? Co wybrać? Czekajcie, białe sportowe auto, czerwone sportowe auto. O, furgonetka! Weźmy furgonetkę, no pewnie, że tak. Ona będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie, serio, furgonetka może być dobrym rozwiązaniem. Furgonetka może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest lepiej opancerzona. W przypadku samochodu takiego zwykłego zawsze musimy pamiętać o tym, że... Fuck. O, a właściwie taki skład z drewnem byłby jeszcze lepszy. Przynajmniej po plecach nie będą mi strzelali. Chyba. Ja mam się zatrzymać, stary. Ha! Co my tu mamy? Czekajcie, bombę przylepną. O! Tam dam. Jedny! Jedź, jedź! 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 Stary, jedź! Czekajcie, muszę zmienić broń na... nie, mołotowa, nie, też nie chcę mołotowa. Sygnał, o jest, dobra, to jest moja spluwa. Tą spluwą damy radę zrobić wszystko. I jeszcze więcej. Szkoda, że w lusterku nie można zobaczyć jak to wygląda. Że nie jest to taka typowa ścigałka. Przynajmniej sobie zobaczę w lusterko. O, to jadą za mną, proszę bardzo, już tutaj nie mam, to też nie mam lusterka, wyrwało chyba. O, skitram się troszeczkę. Taki przyczajony tygrys. Oj, oj, oj.
czekajcie, to jest gdzieś śmigłowiec chyba, nie? Jest! Burzard! Czekaj, o, weźmy tego, patrzcie, o! Pierwsza perspektywa! I Paweł! Wkradający się, no to brany do posterunku policji, o ludzie. Weźmy to. Niezabezpieczony samochód opancerzony. No pewnie, że tak. Nie widzę za bardzo. Gdzie jadę? Oj, nie widzę. Widzicie coś? Ojeny! Ile tu kratek jest. Ciekawe, czy mogę strzelać. Ej, mogę zabijać. To słuchajcie, szkło opancerzone, ale tylko w jedną stronę. Taki ewenement w naturze. No teraz to myślę, że damy radę. Furgonetką. Mogę włączyć sygnały? Czekajcie. O, też włączymy. Tak to wygląda, żeby było widać, o co chodzi. Aha, mam kulę odporne też? No, ciekawe. Nie zwróćcie uwagi. Nie, na tym się nie da jechać. To jest fajne opancerzone, ale te kraty na przodzie, to mam wrażenie, że obraz mi się rozmywa, że za chwilę po prostu żygnę. Nie, ja nie mogę tak jechać. Zaraz wymiotuję sobie na monitor, za przeproszeniem. Trzy gwiazdeczki i zobaczymy, może uciekniemy przy tym. Albo zrobimy przynajmniej rozpierdziupę. O, pieszy, kolejny pieszy. Zostawcie mnie, czemu mnie nękacie? Czemu mnie szkalujecie? Ale mnie szkalują. O, mogę nawet bomby przylepne rzucać, o, patrzcie. Widzieliście? Ło, fajnie. No nie... Ja pierdzielę, nie trafiłem go. Haha! Nie ma to jako pancerzony samochodzik. Nie wiem, gdzie rzucimy, nie? No, tu rzucimy, dobra, świetnie. Ostrożnie. Ciekawe, czy tą furgonetką da się radę jeszcze wskoczyć, słuchajcie, bezpośrednio do bazy wojskowej. Rozpędźmy się troszeczkę. A podejrzewam, że ona może być za słaba, jeżeli chodzi o cudowną moc. Naciś! Pewnie zwolni zaraz tutaj. Ach, fuck! Nie przejdzie. Nie ma opcji, nie ma opcji! No trudno się mówi, no cóż poradzić. Haha! Haha! Czekajcie, co my tu wziąć ciekawego? Co my tu mamy? Koktajle Mołotowa! Ile ich mamy? O, to lipa jakaś taka straszna. Ej, nie mam już, mam tylko jeden koktajl? No proszę was. Dobra, tego pozbyłem się, tu jeszcze jadę, patrzcie, teraz, o. O, jak mi przykro, no jak mi przykro, naprawdę, nie wiedziałem, że to tak się skończy. Dobra. Cztery gwiazdeczki. Pozbędziemy się zaraz i będziemy mogli uciekać. Co jest? Jest kolejny radiowóz? Rany boskie, ile tych radiowozów tutaj się narobiło. Dobra. I skąd was tylu? Dobra, jest ok, jest ok. Wszystko pod kontrolą.
Patrzcie, opony nie mam. Przybiłem sobie opony. Nie jestem kuloodporny. Nie no, to kompletnie nic nie widać, to jest masakra. Dobra. O, na czołówę żeście pojechali, co? Nie ma co, spróbujemy jeszcze jeden, tutaj sklepik mamy. Natrafił nam się. Właśnie pistolecik jakiś. Spróbujemy przetrwać w sklepie. Zobaczymy, czy najazd policyjny dam radę przetrwać. Dobra, pakuj kasę. Nie dam się. Nie dam się tak łatwo. Co to, kuloodporne? Ale jazda. Patrzcie, kuloodporne szkło ma. Ale jazda, czekajcie, dobra no. Dobra. Aha, nie przejdę chyba. Za dużo ich jest. Okej. Uwaga. Wstaję. Już 5 gwiazdek. To już teraz będzie rzeźnia. Nie dam rady się wydostać, coś czuję. Nie da rady, nie będzie tak już proste. Prosto w bani muszę strzelać, żeby przeżyć. O, to radiowozu się pojawiło, może się uda teraz wyskoczyć. Siadaj! Siadaj! Zamknij te drzwi. O, dobra. O! 5 gwiazdek. Ja, trafił mnie jakimś cudem. Nie no, przelipa. Teraz to już tylko zgon, nic więcej. Dziki zgon potrzebny nam będzie. Że ja tego nie przeżyję. Przeżyję i tego nie ucieknę, nie ma opcji. O, spadł policjant. Jak mi przykro. Słuchajcie, najlepsze jest to, że jak za chwilę wysiądę, to obawiam się, że niestety no, wysiądę na bardzo krótko. No nie ma opcji, żeby to przeżyć. Chyba, dobra, wsparcie, dzwonię po wsparcie, ludzie, nie ma opcji, nie, muszę to przeżyć, spróbujemy. Dzwonimy, czekajcie, zadzwonimy sobie po wsparcie. Zrzut amunicji może nie, nalot, transport śmigłowcem, wezwij najemników. Śmigłowiec wsparcia, pewnie, że tak. Okej, okay, Meriwether, przybywaj. Słuchajcie, przyjdzie teraz śmigłowiec, kto będzie mnie wspierał. Będzie tam wystawał taki chłopek. O, leci już, leci. Gdzieś tam nadlatuje. Dwa śmigłowce na razie to są policyjne. Gdzieś tam z tyłu leci jeszcze śmigłowiec z Meriwether. Gdzieś tam cofnę do niego, patrz ile policji tu jedzie. O, jest, jest, jest. Jest tutaj. On będzie też do nich naparzał. Jedź, jedź. No przyjechali, ja zginę, no fuck. Dobra, jedź, jedź. Teoretycznie niby wóz opancerzony, ale niestety tam są szybki, gdzie można jednak strzelić. A w szczególności z mocnej broni, z mocnej amunicji, naprawdę ostrej. Dobra. Poszło. No i jak mi się tu zatrzymują bezczelnie, no widzieliście? A.
Nie będę ryzykować, żeby się wsadzić. Haha! Coś tutaj jest lipa. Chyba wezmę nalot. Dobra, czekajcie, nalot wezmiemy. Ja nie mam też, żebym to przeżył. Dawajcie, Meriwether. Dobra. Mam flarę. Zaraz ich rozpierdzielimy. Jest flara, poszła flara. Kamika... A! Dobra. No, coś się przyczepił do mnie, puść mnie. Jak się przyczepił? Widzieliście, jak się przykleił? No, puść ten auto! Puść te auteo! Zabiją mnie! Nie, nie zabijaj! Nie, nie waż się! Nie waż się! Czekajcie, spróbujmy tędy. O Jezus Maria, nie, nie tędy, pomyliłem się! Ja pierdzielę. Dobra. Jaki partyzan, widzieliście, skoczył za mną. Oj, słabe auto, nie przejdzie. Spróbujmy na piechotę. Nie, nie, to nie tak miało wyglądać. Biegnij. O! Słuchajcie, ciężka sprawa. Ogólnie wyzwanie przetrwania bez kurumy, nawet w wozie pancerzonym, jest dość trudne. Naprawdę. To jest bardzo trudna sprawa. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś wyzwanie bądź rzecz, którą powinienem zrobić, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że też nie będzie się za bardzo to powtarzało. A jeżeli macie coś ciekawego, dajcie znać w komentarzach, z chęcią spróbuję. Także tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.